Musi pofrunąć 220,5. Jest wysoko nad zeskokiem. Ląduje. Zbyt blisko. Chyba Piotrek wygrał. Boże, ależ to jest chwila. Ależ to jest sobota. Ależ to jest punkt zwrotny w biografii Piotrka. Mimo tych 33 lat można jeszcze robić coś niezwykłego. 213 metrów. A więc Piotr Żyła. Możemy to już chyba ogłosić. Mateusz, zwycięzcą tego pierwszego konkursu lotów narciarskich tu na Kulm w Bad Mitterndorf. Musi skoczyć daleko, 137 metrów. Jakie są warunki? Ma trochę wiatr z tyłu, on lubi skakać na wiatrach z tyłu. A więc Kamilu, leć daleko po swoją szansę, po wielką radość Polaków, po to byśmy byli dumni z siebie. Jest pięknie, proszę Państwa, tak miało być. Siedzi sobie i w tej chwili pewnie jest oniemiały ze szczęścia. Radość Polaków, którzy rzucili się na swojego lidera. Ale warto go w tej chwili ściskać, warto go podnieść, dać mu szansę, żeby chwilę ochłonął i pokazał się nam w pełnej krasie wielkiego mistrza. Adam Małysz, Hannu Lepisto, Adam tak Małysz spokojnie i czy ta wielka kura wyzwoli moc zwycięstwa Adama Małysza. Po raz pierwszy wygrałby na Welikance. Adam Małysz przed swoją wielką szansą jest w formie. Trzeba daleko, bardzo daleko dolecieć. Czy doleci? Doleci! Przeskoczył wszystkich! Brawo! Welikanka wzięta! Adam Małysz! Pięknie! Pięknie! Jest medal! Jest medal, ale myślę, że jest złoto! Złoty medal! 136 metrów! 136 metrów! Adam, kochamy Cię! Adam jest szczęśliwy i ma prawo wygrać 21 start w sezonie.